Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany bardziej jako Witkacy, bo to był pseudonim, którego używał, być może również po to, żeby się trochę odciąć od ojca Stanisława Witkiewicza, bardzo znanego malarza, twórcy stylu zakopiańskiego, który bardzo mocny i silny wpływ wywołał. Miał silny wpływ na syna. No i to była może taka forma również zdystansowania się do ojca, żeby no, nie mylić go z ojcem. A zresztą, jak się okazało, bardzo trudno było ich obu pomylić. To były zupełnie dwa różne światy, a może i wszechświaty. Uporządkowany Stanisław Witkiewicz i rozwichrzony w różnych kierunkach jego syn Witkacy, no nie można ich absolutnie pomylić. Ale czy nie jest rzeczą naciąganą mówienie o wierze Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego? Otóż wydaje mi się, że nie, podobnie jak w wypadku tych omawianych już przeze mnie, czy to Stanisława Wincenza, czy Stanisława Lema, można również w twórczości, w tych wielokierunkowych działaniach artystycznych, filozoficznych, ale również takich towarzyskich Witkacego odkryć pewien taką nić przewodnią, która go łączy. I myślę, że to była próba takiego nazwania niepowtarzalności istnienia. On zresztą dużo pisał i mówił o tajemnicy istnienia. I te elementy można wydobyć choćby z tych znanych najbardziej trzech jego powieści, jak 622 Upadki Bunga, czyli Demoniczna Kobieta, Pożegnanie Jesieni, Nienasycenie, no i wiele innych, gdzie ten taki niesamowity, tajemniczy wymiar ludzkiego życia jest mocno obecny. Również w dramatach bardzo dziwnych, które wywoływały zgorszenie, ale też zaciekawienie w czasach, kiedy powstawały, głównie w latach 20., jak Tumor Mózgowicz w Małym Dworku, Metafizyka dwugłowego cielęcia, Kurka wodna, Nadobnisie i Koczkodany, Matka Szewcy, Sonata Belzebuba. Już te tytuły pokazują, że Witkacy rzeczywiście poruszał się w kręgach no, niestandardowych. Bardzo ważne też były jego pisma estetyczne, nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, w których prostował właściwie to, że się go nie akceptowało. Mówił o czystej formie, czyli o takim właśnie poszukiwaniu czegoś, co nie jest na pierwszy rzut oka widoczne. Warto powiedzieć, że był ceniony również przez filozofów, jak chociażby Romana Ingardena i wielu innych. Pozostawał w bardzo zażyłych kontaktach z profesjonalnymi filozofami. Ale to, co wydaje mi się najbardziej ciekawe i co warto w takim spojrzeniu na Witkacego jako człowieka wiary wspomnieć, to właśnie jego taki wewnętrzny niepokój w poszukiwaniu prawdy. On się nigdy nie zadawalał tym, co zastane, ale zawsze poszukiwał nowych form. Próbował, zderzał to wszystko z istniejącą rzeczywistością. Nie bał się tych konfrontacji. To widać w jego portretach bardzo wyrazistych. Niektóre portrety do dzisiaj ludzie trzymają jako najważniejszą pamiątkę ich życia. Ale przede wszystkim właśnie w filozofii. On nie zadawalał się taką filozofią akademicką, formalną, która była pozbawiona tych trzewi życiowych. On bardzo dbał o to, żeby nazwać to, co najgłębsze, to, co rzeczywiście porusza człowieka. Tak jak w wypadku każdego chyba z nas, najważniejszym takim dramatycznym i formującym doświadczeniem był udział w
rewolucji październikowej. On był po stronie białych oczywiście, ale doświadczył właśnie tej grozy rewolucji, grozy masowych mordów, tego obudzenia się demonów na początku rewolucji bolszewickiej. Na pewno wrócił do Polski straumatyzowany właśnie tym doświadczeniem, bo był oficerem armii carskiej i to w sobie nosił. Równie takim ważnym, chociaż zupełnie odmiennym od tego doświadczenia rewolucji, była jego przyjaźń z Bronisławem Malinowskim. Malinowski chciał pomóc przyjacielowi, chciał go może wydobyć z tych koszmarów, które spowodowały te wspomniane doświadczenia i zabrał go na wielką wyprawę do taką antropologiczną na antypody w pobliżu Australii, na Wyspy Triumwirianckie i tam no niestety doszło do konfliktu. Okazało się, że jednak ta przyjaźń bardzo głęboka z wybitnym antropologiem nie wytrzymała próby charakteru. Witkacy wrócił i już nie uczestniczył w tych badaniach przyjaciela. Słynne są jego oczywiście zatargi towarzyskie, ale nie one są przecież ważne. Jeśli chodzi o ten mój temat, moja wiara, to powiedziałbym, że najważniejsze to było to szukanie właśnie autentyzmu. On był bardzo przeciwny jakimkolwiek formom hipokryzji, dwuznaczności, demaskował te właśnie nadęte towarzyskie jakieś konwenanse i bardzo gwałtownie przeciwko nim się burzył, zrywał kontakty i tak dalej. No, znana jest, pisał o tym w swoim doktoracie Przemysław Pawlak, przyjaźń z księdzem Henrykiem Kazimierczykiem. To jest zupełnie niezwykłe, że ksiądz w latach 30. zafascynowany był właśnie Witkacym. I sądzę, że ta przyjaźń oparta na wzajemnym szacunku, bo ksiądz wystawiał jego sztuki, zachęcał go do tego, żeby pisał jak najwięcej. Więc tutaj widzimy, jak to, co często jest postrzegane jako właśnie antyreligijność Witkacego, jako jego niechęć do kościoła czy do jakiejś obrzędowości religijnej, przy takim bliższym poznaniu okazuje się, że w nim ten niepokój religijny był bardzo, bardzo obecny, ale nie chciał się poddawać właśnie tym konwenansom, takim łatwym stereotypom, że osoba religijna to jest właśnie ta, która się modli, która chodzi do kościoła, która przestrzega jakichś przekazań, bo to jest osoba właśnie w tym bardzo głębokim, metafizycznym sensie. I dlatego pisał te dziwne powieści, czy sztuki teatralne, czy teksty filozoficzne, które miały wstrząsnąć widzem. I nieprzypadkowo, jak ja zaczynałem studia w latach 70. teatrologiczne, to właśnie dla nas Witkacy, obok Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza, był takim ważnym punktem odniesienia. Takiego religijnego, ale w tym najgłębszym sensie sposobu czytania tych autorów, tych awangardowych, nowatorskich, był Jan Błoński, któremu zawdzięczam właśnie taki inny słuch metafizyczny i religijny, którego Błoński uczył właśnie czytając z nami teksty Witkacego. No, mam nadzieję, że to moje niestandardowe czy nieoczywiste spojrzenie na twórczość Witkacego zachęci niektórych z Was do sięgnięcia po jego powieści, czy listy, czy może nawet dramaty, żeby odkryć w nim inspirację również do myślenia religijnego.